Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, mam dla was stek przemyśleń, mam cały stek przemyśleń i pod wpływem tej słoneczka, które cały dzień na mnie świeci, pod wpływem tego i tej morza czerwonego, które jest pełne rybek, przyszło mi parę rzeczy do głowy. Pierwsza rzecz, że się nie da nauczyć chińskiego. W żadnym razie nikt się nie nauczył jeszcze w życiu chińskiego, jak chodził na czeski. Jak chodził na lekcje języka czeskiego, to się nikt nie nauczył chińskiego. Nawet rodowity Czech. I to jest taki pierwszy wniosek pod wpływem tego słonka, który mi przygrzywa w ten główkę. Drugi wniosek to jest taki, że nie da się nauczyć pływać, nie da się nauczyć nurkować, nie da się nauczyć swobodnie czuć w wodzie, jeżeli się do tej wody nie wejdzie. Jeżeli ktoś się boi wody i do tej wody nie wejdzie, to się nigdy nie nauczy pływać. Jeżeli ktoś się tej wody boi, to jeżeli się nauczy nawet pływać, to nigdy nie będzie miał z tego przyjemności. Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, posłuchajcie moje święte słowa. Mówię do was w trakcie wakacji. Poświęcam wam kilka minut po to, żeby do was dotarło. Nie da się nauczyć pływać, jeżeli się do wody nie wejdzie. I nie można nigdy mieć przyjemności z pływania, jeżeli człowiek boi się wody, jeżeli człowiek się boi wody i boi się tego, że może utonąć, to nigdy nie będzie miał najmniejszej przyjemności, najmniejszej radości z przebywania w wodzie, z pływania, z bawienia się wodą. I dlatego, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, mówię do tych, które są wystarczająco inteligentne, żeby zrozumieć, o czym mówię. Oczywiście woda jest symbolem czegoś, i od wielu tysięcy lat, jak ktoś mówi o wodzie, to wiadomo, że o wodzie nie mówi. Czasami się zdarza, bardzo rzadko, że mówi o wodzie. Jak mówi o wodzie ognistej, ale dodaje wtedy, że ognista woda. Natomiast jeżeli chodzi o symbol, jakim w życiu człowieka odgrywa woda, to jest, nie rozmawiam z byle kim, rozmawiam z pochwiczankami. Dobrze wiecie, o czym mówię, żeby kiedykolwiek przepłynąć żabką przez głębinę, bezkresną, bezdenną głębinę i mieć z tego przyjemność, jak się macha tymi nóżkami w głębokiej wodzie i się ogląda rybki kolorowe pływające dookoła, to tylko wtedy, kiedy się lubi tę wodę i się tej wody nie boi. Mam nadzieję, że wyraziłem się wystarczająco jasno, żebyście zrozumiały, że wpierw należy polubić wodę, polubić zabawę z wodą, poznać tą wodę, móc się położyć na wodzie i dać się unieść tej wodzie, niekoniecznie w siną dal, ale przynajmniej 2-3 metry i wtedy, jak poznasz, jak działa woda, dopiero wtedy można mieć przyjemność spływania. Jasne, drogie pochwiczanki? Jak jasne, no to się uśmiechnijcie.